fucking do than to be fucking with you. Little stupid ass, I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch, I don't. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmierzchu Bogów. Poza odcinkiem nie robiłem nic konkretnego, w zasadzie to w ogóle nic, nie włączałem tej gry nawet, więc po prostu idziemy sobie dalej. Okazuje się, że te artefakty są po prostu w Ardei, mają je niektórzy mieszkańcy z imionami, także na przykład tu jest jakiś Seweryn, pogadajmy z nim. Czyli to są chyba te zwykłe pytania. Czy tutejsi wojownicy chcą iść na wojnę? Tak, ale dzień dobry, nie pozwolił, aby ktokolwiek z Vanguardu brał w niej udział. Ci, którzy to zrobią, zostaną z Vanguardu wygnani. Czy paladyni kiedykolwiek zrobili coś wbrew woli Li? Mogliby, lecz jak dotąd Li ma ich pod kontrolą. Czy paladyni opowiedzieliby się po którejś ze stron konfliktu? Paladyni nie walczą dla samej walki. Może i gardzą orkami, lecz nie ruszą palcem bez powodu. Nie opowiedzą się po żadnej ze stron, dopóki nie będą mieć ku temu podstaw. No to w sumie taka ciekawa informacja, nie? Że, bo mamy ich tak jakby, mamy iść do Li, żeby tam wspomógł Gorna teoretycznie. No chciałem grać po tej stronie Torusa, ale z Torusem nawet nie mam żadnych dialogów. No idę po kolei i teraz nagle się gada z Gornem. Głupio by było, gdyby to przez to zadanie z amuletem, którego nie oddałem Kanowi ostatecznie. I teraz ten amulet sobie noszę, chodzi o ten amulet do Gita. No cóż, ciekawa sprawa. Dobra, tu jest handlarz, ale może on... O właśnie, jest witaj, witaj na przykład teraz. Nie zawracaj mi głowy, wojowniku. Nagle wzrosła ilość zamówień. Na mikstury lecznicze. Wszyscy ich potrzebują. Nie mam czasu na nic innego. Mogę ci trochę dać, nie? Chyba. Mogę dostać. O. Chcę tylko wszystkich twych artefaktów. Już mówiłem, że nie mam czasu. Wydaje ci się, że mikstury są zsyłane przez Inosa? Broń się! Witaj. Przyjdź jutro. Dobrze. A ciekawe. Mogę ci jakoś pomóc? Że się anulowały tamte dialogi. Możesz. Wyglądasz na wojownika. Jest jeszcze jeden zwany Astis. Adidas to jest przy magazynie. Śmierci. A co on ma wspólnego Jezu, z popytem czemu? Na mikstury lecznicze? Wyzywa wszystkich na pojedynki. Pojedynkuje się całymi dniami, a jego nieszczęsne ofiary przychodzą i błagają mnie o mikstury lecznicze. No nie stój tak. Dobra, idę i się nim zajmę. Zajmij się Azdisem. Nie wiem, albo go pobiję, albo coś. Ale spoko, trochę sobie tutaj pobędziemy. Ty też miałeś chyba imię jakieś, nie? Tak. Witaj, kupcze. Kupcze? Może i się tak mówi. Wojownik. Trochę za głośno mam. Mam dla ciebie pewne zadanie. Czeka na ciebie złoto, jeśli zdołasz je wykonać. Co to ciekawe. Za zadanie? W jaskini, po której grasują bestie, znajduje się pewien osobliwy artefakt. Bardzo chciałbym go zdobyć. Zdobędę go dla ciebie. Muszę cię jednak ostrzec, wojowniku. Mówią, że bestie zamieszkujące tę jaskinię są po dwakroć silniejsze niż jakikolwiek człowiek. Być może będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby. Okej. Okay. Znajdę kogoś. Może ten zabierze Tefa Hildura z jaskini. To sobie sprawdzimy w dzienniku, gdzie jest ta jaskinia, ale potem dopiero wyjdę z Ardei. Tu jest Azdis. Może ciebie, zamiast cię zabijać czy coś, to po prostu pójdziemy walczyć, nie? Będziesz sobie walczył tak, witaj, chcesz, Azdisie. Tylko z potworami. Wyzywam cię na pojedynek. Zaraz oberwie. Jezus Maria. Tak, ani dzień dobry, tak samo nic. Broń się. No, bij. Odłóż broń. Odłóż broń. A teraz pewnie jak go okradnę, to mnie kurde... Dobra, nie wiem. Okradnę go z tej strony i tyle. Łuk myśliwski, ziele lecznicze, wytrych. A łuk myśliwski zużyty? Czy jak miał założony, to jakoś działa? A, ciężko powiedzieć. W sumie pewnie ten zużyty, bo ja chyba sprzedawałem. Kasy w ciul, drogich rzeczy w ciul, ale chyba nie będę jej potrzebował. Ta moc przodków, kurczę. Myślałem, że to będzie fajny miecz, bo tak widziałem na liście, że o ja, moc przodków, nie? Coś tam, jak szukałem tych ciężkich skrzyń. Okazuje się, że takie gówno jeszcze siły potrzeba więcej. Znaczy, daje ochrony, ale to tak... Nie wywiniesz się tak łatwo. Chwilkę się zrelaks. Na pewno masz jeszcze... Aha, czyli to już by było chyba po zadaniu. Zobaczmy, czy od razu da mi ten artefakt, jak już tutaj jest obok właściwie. Ten koleś. Nie, zaraz. Jak ja to poszedłem? Nie tutaj. Już się zgubiłem. W głupiej Ardei. Ale dobra. Tutaj. Ktoś mówił, że ten stół jest przeniesiony tu, stąd, ze środka. I to chodzi o ten stół? A tak, faktycznie! Ze wszystkim, nawet z artefaktem, znaczy Boże, z kamieniem teleportacyjnym do Ardei.
Wow, z miksturami. Pewnie też je mogę wziąć, ale już dobra. Handlu miałem tylko. Dawaj artefakt. Mam go dobić? Czekajcie, muszę sprawdzić to w dzienniku. Zajmij się Azdisem. No ale to nie jest napisane, że mam go zabić całkiem, nie? A nie mogę już z nim teraz pogadać normalnie. To trochę głupio. Nie zawracaj mi głowy. No i co, przestaniesz walczyć? Dobra, nieważne. Idę na razie do kogo innego, najwyżej później go zabijemy czy coś. Poszukam jakichś innych ludzi. Tutaj od czasu do czasu byli jacyś tam ludzie z imieniem, więc nie powinno to być takie trudne. Znaczy przede wszystkim jesteś ty, nie? Ty tutaj strasznie pragniesz artefaktu. O. Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Rozumiem. Jaką masz misję? Teraz mówi jakoś bardziej normalnie, nie? Moja misja. Dlaczego zadajesz moja tak sprawa, wiele pytań? Jedno pytanie. Nie tym tonem, wojowniku. Jesteś tu obcy. To, co tutaj robisz, to jest moja sprawa. Dobrze więc. Uszanuję to. Już lepiej. Mam znaleźć w Ardei pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Nie. Przychodzę do gościa, mówię: haha, mam misję. A on: jaką misję? O co ci chodzi? Zadajesz za dużo pytań, nie? Mogę odpowiedzieć. Jezus, jakie to jest gówno w tym momencie. Nie będę mówił o artefakcie, bo się oszaleję, albo dobra, zapiszę i mu powiem, żeby już nie przedłużać. Nie wiem, czemu mi się to takie śmieszne wydało, ale... Artefakt. Kim jesteś? O, już dopiero zaczyna. Co rozmawialiśmy. Nie pogrywaj ze mną, wojowniku. Czego chcesz? Co tutaj robisz? I teraz by było, zadajesz za dużo pytań, nie? Mam znaleźć w jakie magiczne przedmioty. O, jednak musiałem powiedzieć to. To one wywołują szaleństwo, które opanowało miasto. Muszę zebrać je wszystkie i zanieść do Teodora. Trzeba było tak od razu. Mogę ci pomóc. Po prostu nie można przy nim wymawiać słowa artefakt chyba. Zaginął Severin, jeden z moich wojowników. Co? Od kilku tygodni nie mamy od niego żadnych wieści. Czy on nie stał przed bramą? Magiczny przedmiot. Niezwykle uświęcony. Czy nie? Zaraz, muszę nie pamiętam. Muszę go odzyskać, a ty potrzebujesz czegoś, co on ma. Poszukaj go i przyprowadź do mnie. Możesz zatrzymać, co zechcesz. Dobra. Nie wiem, czy to znajdź Severina. To nie był ten gość za bramą, tak go sprytnie ukryli. Tu z tym kolesiem chyba się pobije, ale różnie pisaliście, że kogoś z was dobił, albo nic nie zrobił, albo nie wiem, jak się to zadanie w końcu kończy. Ale wydaje mi się, że zrobimy go w ciula. Dobra, chodź tu. I go po prostu pobijemy i tyle. Zobaczymy, jak to się skończy. Jestem ciekawy po prostu. No, bij. Jest tak słaby, że po prostu nie będę go dobijał, nie? Ale biorę to. Skradasz się jak jakiś złodziej. No bo kradnę. Mogę z wami pogadać? O. Chyba mogę stwierdzić, że wygrałem właśnie. Biorę dwie i tyle. Z twoim przyjacielem. O, on nie jest moim przyjacielem, ale ty możesz nim być. Weź ten oto miecz jako dar ode mnie. O, widzicie? Nie mógłby ci i tak gniew Inosa na przykład. To by było na zmierzch bogów dobre. On zawsze próbuje przekupywać ludzi, żeby się z nim pojedynkowali i przegrywali. A długi miecz. Właśnie a ty? Rozmawialiśmy. Na pewno masz coś. No i tyle, dobra, zadanie anulowane, dostałem długi miecz i nara. Ja sobie chciałem to zadanie zrobić w ten sposób. I już, dobra, no to idziemy szukać, idziemy tutaj dalej, zobaczymy po ludziach, co tutaj się dalej będzie działo. Znaczy nie wiem, czy wchodzić do domków, bo w sumie, oj, tu jest takie przejście. O, spoko, kufry. Nic tu nie ma, tak nie ma nie tu wziąłem. Nic więcej. Spoko, tu jest, to już nie będę otwierał, dobra. Tu na przykład, ta wieża jest ciekawa. Czy coś na niej było. Znaczy, jeżeli to są te same rzeczy, co normalnie na początku gry w Gothicu 3, no to prawdopodobnie nic tu nie ma. Jest kufer, niepilnowany przecież. To biorę. I ten. I tyle, idziemy dalej. Jeszcze byli jacyś ludzie na pewno. Jeszcze na 100%. Tylko, że tu jest jakiś strażnik, tylko nie pamiętam gdzie, bo tak łaziłem, jak szukałem tego Marka tak po kolei i widziałem, że byli ludzie z imionami. Ty na przykład. Mam coś na sprzedaż. Wyjątkowy... Artefakt? No dobra. Jakie masz towary? Mówiłem ci, mam tylko jeden przedmiot. Dobra, czaję. Broń się od razu. Aha, to jest jakby, że ja wybrałem zły dialog. Uspokój i teraz kasują się. Mi się tamte. Co się stało? Mam dziś dla ciebie bardzo wyjątkowy. O, i teraz artefakt. Dopiero się to będzie toczyć. Chcesz go kupić? Ale oni są chorzy wszyscy na to. 1000 sztuk tak. Złota, dobra. Wyśmieni. Prawdopodobnie, kup artefakt, dobra, i mam artefakt. Prawdopodobnie może da się to zadanie jakoś inaczej wykonać, że jak dobrze poprowadzę dialog, to jakoś inaczej to wygląda. Bierę wytrychy, nie wiem, przydadzą się może.
Ale no dobra, trudno. Niech będzie i tak. Zobaczę, czy tutaj ten koleś się tak nie nazywa czasem. Co mam go znaleźć? Severin, no... Halo. Jak można? Daj mi swój artefakt. Dlaczego mam ci go dać? Nie mogę zabrać cię ze sobą, jeśli mi go nie dasz. Dobrze. Chodź za mną. Pierścień. Chodź za mną. Dobra, i mam go przyprowadzić tam po prostu. Pierścień Severina dostałem. Zobaczmy, co to jest. Czy to jest jako artefakt, czy... Pierścień. Nie. Pewnie jest po prostu tutaj jako gdzieś... Jako artefakt po prostu. Dobra, czyli dwa artefakty mamy. Ile ich miało być? Chyba 5. Coś koło tego. Tamten mi ma jakieś bestie załatwić. Nie zawracaj mi głowy. To tak, zaraz. Mam 2. Trzeci by miał ten co robi mikstury. Ten by miał może 4. I kto? Rozwal jakiś. A, nie mogę z tobą gadać. Okej, okay, no to byłeś właśnie ty, z którym tu chciałem jeszcze porozmawiać. Z imieniem, ale dobra. Idziemy do ciebie w takim razie jeszcze. Do Marka. Halo? Jesteś? Jesteś. No, mam go. Oto Severin. Mam arte... Nie wymawiaj tego słowa, no właśnie. Mam to, czego chciałem. Pójdę już. Dobra, i tu już są jakieś głupie pytania. Bo także jednak ten mi nie dał jeszcze kolejnego artefaktu. Albo przeoczyłem tekst, jak to zwykle, na przykład ze skrzyni. Tu ktoś siedzi. O, halo, Siegfried. O, bogowie, ale mnie przestraszyłeś. Kim jesteś? Jestem przyjacielem i pomogę ci. Nazywam się... Orety, chyba widziałem cię we śnie. Nie rób mi krzywdy. Nie bój się, nic ci nie zrobię. O, cieszę się. Kiedy byłem dzieckiem, bili mnie wszyscy chłopcy we wsi. Smutne. Dobra, może jestem w stanie ci pomóc. Nie wiem, czy mogę też przy każdym z nich wymawiać te słowo artefakt, ale może powiem to na przykład. Może jestem w stanie ci pomóc. Swędzimy nos. Myrtana może w przyszłości potrzebować twojej pomocy. Od razu. To miło z twojej strony. Przez całe życie wioskowe osiłki znęcały się nade mną i wyśmiewały mnie, lecz dość tego. Chcę zostać myśliwym i polować na wilki. Chcę postawić się wszystkim chłopakom we wsi, którzy znęcali się nade mną. Możesz przyprowadzić do mnie wilki, oswojone wilki, na których będę mógł poćwiczyć polowanie? Jasne. Chętnie. Aż mnie ciekawi, jak wilki. To ma wyglądać. Naprawdę? To miło. Aha, dobra. Oswojenie zwierząt dostałem. Ale tylko jednego mam jakoś tam przywlec mu? Jezu, ja tu wszystkie wilki pozabijałem. Ale nie, koło redog na pewno są. Dobra, teraz mam w takim razie... Nie rozumiem tego zadania. Dlaczego ty... Na pewno masz, nie mogę z tobą gadać. Zrobienia. Ja zapiszę i go zabiję, dobiję go całkowicie. To wtedy się pojedynki na pewno skończą, nie? Jak śmiesz mnie atakować! Dobra, chodź. A gdzieś tutaj, nie wiem... Tu, o. Koło kaplicy i nosa, gdzieś tam. Chramu. Jezu, spokojnie. Dobra, koniec z tobą, tyle. Jeszcze mi wbił. Jesus. Jeszcze mnie zabij, to już w ogóle będzie. Patrz, jaki mam miecz, jaką mam zbroję. Gini. Dobra, dobijamy. Gilotyna. A widzicie, jednak właśnie o to chodziło, żeby go dobić. Co jest bzdurne, oczywiście, jak na ten dodatek przystało. Ale no cóż, trzeba niestety tutaj takie niekonwencjonalne rzeczy robić. No i teraz porozmawiajmy. O. Nie można było go przekonać jakoś, pójść z nim do jaskini. Nikogo nie skrzywdzi. Czy coś. Niech Inos cię błogosławi, weź sobie trochę mikstur, zwięcej wszystko, czego ci trzeba. Dobra, dawaj artefakt, nie piernicz. Są twoje. Pierścień Konza, dziękuję. No to zarąbiście. Dobra, teraz musimy zobaczyć w dziennik zadań i zobaczyć... to nie, Siegfried potrzebuje swojego wilka, to rozumiem. Zabierz artefakt Hildura z jaskini właśnie. Muszę zabrać artefakt Hildura z jaskini Redok. O, widzicie, dobra. To są ważne informacje, nie? No bo... Tak to bym w życiu się nie spodziewał, gdzie, skąd to wziąć. A w tym momencie gdzieś tutaj może wilki przy okazji spotkamy. Ustawię sobie to oswajanie zwierząt. To jest to? Nie, przywoływanie zwierząt. Moment, po kolei, bo zawsze to minę gdzieś. Przywołanie grupowe. Zwój Barnaby. Dzięki temu zwojowi Anton zapomni... Aha, to jest to. No to jest zwykłe, chyba mogę użyć na każdego teraz, nie? Tak mi się wydaje, tam zwój zapomnienia czy coś. Będę niezławny. Halo. Tu, nie. Zaraz, gdzie to jest? Halo, gdzie ja to... Przywoływanie zwierząt? To nie. Miałem to. O dobra, to jest to. Oswajanie zwierząt. Sporo tego mam. Pod czwórkę dajmy. Ominąłem było, bo było po prostu... Nie spodziewałem się, że będzie tak od razu po tym przywoływaniu zwierząt. Dobra, wyciągnijmy łuk. Redog jest gdzieś tu. No, dobrze idę. Tutaj jest. I tu był wilk kiedyś, nie? Ale teraz to w sumie ciężko powiedzieć. Tutaj był obóz drwali.
Teraz będę szukał wilka 100 lat, bo kurde, wyzabijałem wszystkie w okolicy. W poprzednim odcinku. W czasie doliczonym, że tak powiem. A ktoś mówił coś właśnie, że idź do Redok, tam mogą być ciekawe rzeczy. Tylko, że jakimś drugim wejściem coś tam było, moment. Głodny troglodyta. Dobra. O, jest wilk. To dobra, może zrobimy tak. Tylko nie wiem, czy on do mnie przyjdzie. Pasowałoby zrobić tak, żeby oni ze mną tylko walczyli, tylko się uleczyć najpierw. No, zaraz tutaj taktyczne podejście się czaśnie i będzie git. Zapisujemy. Nawet sprawnie dzisiaj idzie. Jakiś taki mam energię, mam wszystko dzisiaj. Znaczy więcej niż zwykle po prostu. Halo, dostałeś czy nie dostałeś? Dostałeś. Dobra, ale wilki nie biegną, czyli spoko. Ciebie tam jeszcze... No nie jak nie dostał? W głowę! Spoko, że tu są wilki, to przy okazji tam jakby dwa zadania naraz się zrobi. Siup! Pierwsza first person shooter. Musimy troszkę spokojniej tutaj podejść do tego zagadnienia. Oni to schodzą na parę takich strzałów, ale... O, dobra, teraz już nie. Jeszcze tak syczą debilnie. Jest takie głupie. Dobra, troszkę sobie załaduję tego. Dostałeś, dobra. Spokojnie, przebiegniemy sobie tu. O, i zaczęło zacinać. Poczekajmy, aż przestanie. O nie, gobliny! O nie, wzięli mnie w dwa ognie. Muszę się uleczyć, bagersko. No, do tyłu. Nie spodziewałem się goblinów. No, jeszcze goblin mi zasadził. O, wychamy głupie, no nie. Znowu patologiczna walka. Głupie gobliny, wypierniczać. Kij ci w oko. Dosłownie. Jak tylko naceluję. Goblin z głowy spada na chyba dwa strzały, ale... Ciężko trafić. Dobra, wymikruję go. Robimy tak i tak. Teraz czarny. Dobra, spam może się udać. Goblin mi chyba więcej bierze niż troglodyta. Dobra. Tam już jeden ma mało, także... No dostań tam. Dobra, niebo zginę. A to już, nie, już niedługo zostało, nie przejmujcie się. Siup. Unik. I teraz jeszcze tu sobie... Jakoś, muszę to jakoś wyczaić. No, strasznie wolno, nie mam tej kondycji teraz. Dobra, jeden zabity. A jakbym mógł spróbować gilotynę wbić? Ja nic z tego nie będzie chyba. Ten się tam trochę przyblokował. Tu ja robię jakieś slajdy. I siup! Dobrze, dostał. Przejdziemy sobie tędy. Chyba dobra by była... Jezu, czemu oni tak syczą? Dobra jest ta gilotyna, tylko trzeba dobrze podejść. On tutaj za blisko podchodzi. I siup, dobra. Obrona. A, nie dostał. Spróbuj trafić, ale... O, jeszcze jakiś ma taki... Wbiegł jakby cios, to jest coś innego. Tak głową szarżuje. Dziwnie. Dobra, mamy troglodytów w takim razie. A, gdzie tu jest to wejście? Zgubiłem się. Nie, tutaj dalej. Dobra. Oswoimy sobie wilka jakoś z daleka. Dobra. Zobaczmy, jak to działa. Pierwszy raz w życiu w ogóle tego czaru używam, nie? Chodź. Wilk pod kontrolą. Nie wiem, ile tych wilków, nie? Mam nadzieję, że jeden. Dostałem tylko jedną kontrolę od niego, więc gdybym nie miał więcej, no to... To by była lipa. Ale tak to spoko. W sumie fajne takie oswojenie zwierzęcia. Wilki szczególnie spamują, nie? Jakby dało się dwóch wziąć albo trzech. Tylko czy oni zostają na zawsze ze mną, do śmierci na przykład, bo mikstury na pewno nie mogę dać. Ale no... To jest ciekawe właśnie. O Jezu, tu jest Ardea, tylko czy ty tu przejdziesz jakoś logicznie? Chyba przejdziesz tędy spokojnie. No właśnie, nie tak spokojnie. Musisz tutaj iść najpierw. Chodź. Chodź. I teraz tu, dawaj. Tu powinien sobie poradzić. Na wprost. No. Dobra, może być trochę driftem, okej. Niech będzie. Teraz już prosta droga. Także, okej. Gdzie on był? Ten Siegfried gdzieś tam u góry. Głupio, że jest w takim miejscu, bo będzie ten wilk musiał wchodzić po schodach. Nie wiem, czy mi go nie zabiją, tego wilka teraz. Poczekajcie, zapiszę. Chociaż jak jest oswojony. To jest mój wilk. To jestem ja i mój wilk. Nie bijcie go. Spoko? Jest okej? Okay? Luzik. Rozpoznają takie rzeczy. Szkoda, że... Znaczy, dobra, są to oswojone wilki w Nordmarze w Gothic 3. Ale szkoda, że właśnie tak czasem ludzie nie biegają sobie z wilkami czy coś. Czy na przykład ktoś oswoił dzika. To by było dobre. O, a ty byłeś chyba tu.
To tam by mogły być wilki, nie? To by było spoko, blisko. Może się na przykład pojawiła, ja jeszcze szedłem do Redok. No, oswoiłem ci wilka. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Dawaj artefakt. Masz jakieś artefakty, które mógłbyś mi dać? Oczywiście, proszę, przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Okej, zrobiliście naszyjnik. I co, ten wilk teraz... On już będzie do końca życia oswojony? No to ciekawa mechanika w sumie, że on się tak nie... Opuścił grupę, ale jest przyjazny ogólnie otoczeniu i będzie sobie tutaj... Będzie na nim trenował, to jest też głupie, nie? Masz tutaj zwierzątko, bij sobie. Po prostu żal. No ale cóż, idziemy w takim razie jeszcze raz do Redok. Już nie będę robił cięcia, bo to nie jest tak daleko. A jakoś mi się nie chce. Dzwonił do mnie dzisiaj gościu, który w sumie wydzwania do mnie już od kilku dni, ale nie mogę odebrać, bo zazwyczaj dzwonił podczas nagrywki i no, dziwnie by było to odbierać, a potem gdzieś tam zapominałem odzwaniać, zresztą skupiałem się na montowaniu, na tych wszystkich rzeczach tutaj związanych z YouTube'em, no i gdzieś tam to przepadało. No i dzisiaj w końcu stwierdził, że zadzwoni wcześniej, no wow, po tylu próbach po prostu stwierdził, że zadzwoni w innej porze, bo może, nie wiem, ktoś pracuje, albo jest zajęty, albo nie wiem, cokolwiek, albo śpi, jak tak rano, znaczy w sumie to nie jest tak rano, nie, ale dobra, zadzwonił trochę wcześniej. I mówi, że kurczę, ma ofertę jakąś oczywiście, że dzwonią. Skąd oni mają mój numer i znają im imię i nazwisko? Gdzie ja to podawałem? Muszę kurde uważać, co czasem robię po pijaku. Ale dobra, w każdym razie zadzwonił i mówi, no dobra, no to ja, no i co tam? I gość normalnie po prostu był tak zmulony, tak wolno mówił, jakby pierwszy raz po prostu takie rozmowy telefoniczne przeprowadzał. No może jest nowy, nie wiem. Po drugie, ja mówię, ledwo go słyszałem, bo tam w tle po prostu jakby jakiś telewizor chodził. I kurde, gość, mówię gościowi, tam, przepraszam, on sam nie rozumiał, nie? I mówi, że coś tam nie słyszy. Ja mówię, no właśnie coś tam u pana strasznie hałasuje, nie? Mówi, no tak, tak, coś tam, jak ktoś tam głośno gada niby, nie? Chociaż to wyglądało, jakby kogoś zażynali bardziej, ale dobra. Nie wiem, co to za firma. W każdym razie, no, myślę, dobra, no pogadaj sobie tam, ewentualnie, może mi coś ciekawego powiesz, może nie, tak, nie mam się do kogo odezwać, rano to przy okazji poćwiczę ten głos na tobie, nie, zrobię, żeby potem lepiej nagrywać. Okej, okay, o, tu jest teleport do Redok. Fajnie, tylko nie wiem, czy jest sens tutaj się teleportować, ale do Okary też brałem, więc spoko. Dobra, dawać wilczki. Idę po artefakt, chyba, że on był gdzieś tu już w skrzyni, czy... Nie, dobra, ciul, chodź. Albo dobra, strzelę ci z łuku najpierw. No i w każdym razie, no to niech sobie pogada. No i mówię, on tak jakby nie wiedział w ogóle, jakby był albo pijany, albo właśnie pierwszy raz, nie wiem, ale strasznie słabo mu wychodziło to mówienie do potencjalnego, nie wiem, klienta czy kogoś takiego. Ale dobra, mówię, pogadaj se. Wow, ładnie mi z nimi poszło, z tymi wilkami. No i oczywiście, no te takie standardowe oferty, czy tam, żeby inwestować, żeby jakieś takie rzeczy robić, powiększać swój kapitał i tak dalej. Kurde, znowu troglodyci. Zapiszę. A idź pan, to było takie tam. No i kurde, znowu głodny. Chodźcie. Chodźcie. Syczcie. No i ostatecznie mówi, że... Czy ja bym był zainteresowany? Mówię, no tak, nie wiem, średnio za bardzo. Teraz nie mam czasu za bardzo gadać, ale dobra. On mówi, dobra, to i tak jest tylko taka mini propozycja. Potem tam, jeżeli się pan tam, powiedzmy, poda termin, bo oni się oczywiście nie pytają, czy chce porozmawiać więcej, tylko... Żeby podać termin, kiedy będę tam w stanie rozmawiać, nie? Tak, no głupio powiedzieć, no nigdy, nie? Do widzenia. Ja taki jestem trochę, że... Dobra, trochę się muszę... Jezu, bo mnie tu w kombosy jakieś biorą. Halo. Dobra, czas po prostu kucnąć. Napić się tego i napić się tego przede wszystkim, bo nie mam tej kondycji. Siup. Lepiej mi szło z tymi troglodytami, jak nie byli głodni. Nie wiem, może to ma sens w sumie. No i dobra, w każdym razie wracając do tego, tu się musiałem trochę skupić, wracając do tego kolesia, no to mówił, że no może w środę zadzwonić, czy coś. No dobra, no to w środę myślę, a potem nie odbiorę, albo zablokuję ten numer i nara, nie? I ciul, trudno. Niech będzie, że zadzwonią w środę po jakieś tam więcej szczegółów. No i ja tak już, no to dobra, no to dziękuję, tam do widzenia. Nie, chwileczkę, jeszcze jedna rzecz. I tak... Myśli, nie? Tak jakby coś tam czytał. Co teraz powinienem powiedzieć? No i mówi, że... A byłby pan w stanie wydać w najbliższym czasie 200 euro? No to jest około 1000 zł, mi mówi. Tak... Aha, no to fajnie. On podczas walki? Co jest? Kto mnie tutaj ściga? Kurde, golemy? Ogniste golemy? Jezu, co to? Czy wam się... Jeszcze idzie do mnie. To w sumie może i dobrze. Czy wam się coś tutaj nie pogwizdziło? I tyle, i skończył.
Nie wiem, z łuku to pewnie nie będzie schodził jakoś szybko, albo w ogóle nawet, ale zębaczę chętnie tutaj jakoś... Jakoś sobie postrzelam. No i mi mówi takie coś, nie? Że 200 zł, czy bym nie mógł wydać. Znaczy 200 euro. Ja mówię, że panie, ja nawet pracy nie mam teraz za bardzo. Nie mam kasy jeszcze. Ostatnio byłem na ślubie, to musiałem dać prezent w kopercie i tak dalej. No to troszeczkę trzeba było wydać. O, ale biegnie. A i się zatrzymał. Kurde, i nie trafiłem, ale żal. Zginiesz. Siup. Kurde, powinien zginąć. Dobra, nieważne. No i mówię, no coś tam rozumiem. Czyli widzicie, właściwie... Jezu, jak on tu biegnie szybko, ale szarżuje. Chodź, jak już jesteś tak blisko. Chodź. Nie będziesz strzelał czymś, nie? Chyba. Jak mnie rypnie, to inoroz, ale... Nie, nawet nie. Nawet nie tak źle. I siup, dobra. No i nic, mówisz w każdym razie, że tak czy siak, że zadzwoni tam gdzieś w środę. Czy ktoś, czy on, no nieważne, zablokowałem potem ten numer, bo stwierdziłem, że po prostu... Jeszcze mi 200 euro będą kazać wydawać, jak ja po prostu zbieram tu kasę, żeby cokolwiek właśnie zainwestować jeszcze w siebie i tak dalej, a tutaj jeszcze nawet na... Znaczy, ja wiem, że tam może... Ja nigdy nie mam takiego pojęcia, czy... O, maksymalna mana, ciulnia. Czy nigdy nie wiem, czy to nie jest rzeczywiście jakaś okazja mojego życia na przykład, nie? Może to racja jest, że tam da się takie rzeczy robić i wszystko nie fajnie ma tu nic i kurczę zarabiać jakieś tam pieniądze i wszystko elegancko. No, tu jest kolejny wilk. Ale no, raczej to jest takie, nie mam na to za bardzo czasu, a jeszcze teraz wydawać pieniądze, no to tak średnio. No w każdym razie taka, kurde, krótka historia, no bo jest walka, więc żeby to było trochę bardziej pasjonujące. No troszkę się tu pozmieniało, nie ma tych budynków. No, proszę mnie nie bić. On dostaje, widzicie? Mimo, że on tam jest w animacji i nie ma tego dźwięku, że dostaje, to on i tak dostaje. Dobra, ognisty będzie ciężki, bo on będzie strzelał prawdopodobnie kulami ognia. Trzeba będzie do niego jakoś blisko podejść na szybko. Okej. Jezu, on też na mnie biegnie? Nie, nie biegnie. Spoko. Wow, jak teraz fajnie dostał. Wow, w głowę. Wow, zarąbisty jestem z łuku. Nagle się zrobiłem po prostu profesjonalny. Siup. Dobra. Ten pierwszy cios, ja sobie muszę to sprawdzić. Pierwszy cios jest taki drugi, ale już potem... Długi, a potem już siepie. Czyli ten pierwszy po prostu trzeba jakoś dobrze wykorzystać. Okej, zapis i lecimy na ciebie. Czy zatruwanie działa? Pewnie nie, dobra, nie będę się tutaj kompromitował. Od razu biegniemy... Nie strzelaj. Dobra, strzeliłeś, ale teraz już nie masz szans. Zaspamuję cię na śmierć. Chyba lepszy spam. Jezu, on i tak mnie gdzieś tam bije. O nie! Musiałem, przepraszam, ale no nie chcę po prostu wczytywać i ginąć, bo to troszkę trwa. Palę się i tracę życie, no ale... Ale dobra, powinien zginąć. Okej. Coś z nich wypada nie za bardzo. I tu jest pewnie jakiś artefakt. Naszyjnik Ulricha. Dobrze. Bardzo dobrze mi to wyszło. Możemy się teraz w takim razie teleportować z powrotem. Tu oczywiście te wszystkie rzeczy, co były w trójce, pozostały. Także wziąć można na jakieś tam pieniądze. Dobra. Ładnie. A jeszcze tu były jakieś skrzynki, pamiętam, koło areny. A, tutaj jest jakaś jaskinia, no właśnie. Coś tu było. Może nie ciężkie, ale wiem, że ciężka skrzynia raczej była na stówę. O, tam jak się wychodzi. Wiecie co? Zrobimy tak, bo już jest dość długi czas tego odcinka, także... Oczywiście tutaj, jeżeli ktoś nie chce dalej oglądać, bo będziemy szukać ciężkiej skrzyni, no to dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć. No ale oczywiście, jeżeli chcecie zostać, to zostańcie, nie mam nic przeciwko. Tylko, że tak, teraz w takim razie idziemy sobie tu. I ta skrzynia była gdzieś blisko, wydaje mi się. I właśnie mówiliście, żebym przed tym drugim wejściem, to coś ciekawego znajdę. Tylko co, bo potworów nie ma. Są oczywiście z milion trupów. I tu są jakieś tam kufry. A w tych kufrach może coś ciekawego. Może na początku, tam wyżej chyba była ta skrzynia, czy coś. To wiecie, że to już jest praktycznie... Jedna z ostatnich skrzyń, a tam chyba trzy mi zostały do końca, czy jakoś tak, żeby zebrać już wszystkie. Tam będzie Gniewinosa gdzieś po drodze i ten drugi smoczy ząb. Być może z Gniewinosa będziemy korzystać, bo już ten siły... No siły jest 276, mam tych punktów nauki, można troszkę się podbuffować. Aha, dobra, czyli to tak działa, że tutaj zasypali. Ale widocznie z drugiej strony jest wejście i też do tego zasypanego momentu. No to lipa, trochę lipa w takim razie, bo... No już teraz nie chcę jakby lecieć z tą fabułą, nie będziemy mu oddawać tego artefaktu. Dopiero oddamy w następnym odcinku.
No bo wiadomo, jak ktoś wyszedł w tym momencie, no to głupio, żeby stracił, dlatego trzeba tutaj to uszanować. Ale dobra, w takim razie wyjdziemy sobie powoli górą i postaram się tam wejść z drugiej strony. To wejście było jakoś blisko chyba, w sumie nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale no powinno gdzieś być. Zaraz, jakby to popatrzeć na mapę, to powinno być gdzieś tu. Albo tu. Nie pamiętam, jak ta jaskinia się wiła, nie? Bo mogła zakręcać w sumie i lipa. Już się nigdy nie dowiem, no ale... Ale okej. Okay. O, tu jest jakiś kufer jeszcze. To sobie wezmę. Także, no taka historia z gościem nie była jakaś super ciekawa, nie? Ale naprawdę, pierwszy raz się spotkałem z gościem, który tak naprawdę nie potrafił dobrze... jakby wykonywać swojej pracy telefonicznej, no bo może był pierwszy raz, no tam nic, no mówię, no ja jestem taki dość pokojowy, nie będę mówił, dobra, spieprzaj pan albo coś i się rozłączał, tylko no i tak jakby chwilowo jeszcze nie byłem tak zajęty tak naprawdę, więc no więc dałem mu tam coś pogadać. Wydaje mi się, że to wejście będzie gdzieś bardziej z tej strony, ale to możemy, wiadomo, obejść cały ten masyw górski i zobaczyć po prostu z drugiej strony, czy czegoś nie ma. Nie chcę też robić tak naprawdę tych odcinków za długich, powiem wam szczerze, bo no jednak ten komputer jeszcze nie jest jakiś super świetny i ten rendering trwa dość długo. To się, ta jaskinia się mogła ciągnąć nawet i tutaj. Tu jest też gdzieś jaskinia Ortegi. Być może dobrze idę. Albo i nie. Tu jest kufer w każdym razie. Więc na przykład do tych 40 minut jestem w stanie robić. Tak dawniej były odcinki na przykład z Gothica 2, to było fajne, ale... Jezu, jelen na mnie biegnie też? Chyba nie. Patrzcie, wilk dzik na dwa strzały, a 100 razy łatwiej jest go pokonać niż wilka. Robisz tylko tak i tyle. Czy tam na 3 strzały, zależy jak się trafi. Może jest tutaj taka zależność, że podczas ataku jakoś więcej dostaje ten dzik. Dobra, trochę taka zmyłka niby, że tu chciałem coś obejrzeć. Po lewej stronie. Dobra, jeżeli nawet to nie jest to wejście, to jeżeli to jest ta jaskinia Ortegi, bo chyba ta... Albo ja tu byłem przecież. Cholera. Wydaje mi się, że tu byłem. Że to tu byli przecież ci troglodyci, nie? Ale ktoś pisał, ale nie byłem gdzieś tam u góry w tej jaskini. I tak myślę... A nie, dobra, tu są cieniostwory, ale to jest jaskinia Ortegi. Okej, czyli wszystko działa. Czy ja mogę oswoić cieniostwora? Sprawdźmy to. Za ciężkie. No. Ciężka bestia. Dobra, w takim razie jak nie mogę, ja gdzieś tam manę doładuję przy okazji to i spróbujmy zatruć, w takim razie wywabiać tak jak to zwykle. To nic nie da. Sorry, nie chciałem tak. No, dawaj. O, okej. Chodź. Ciekawe jak sobie teraz radzę z cieniostworami tak naprawdę, bo w sumie dawno się z nimi nie biłem i chyba to był jednoręczny miecz wtedy. Wow. Serio pół życia praktycznie takim czymś? No, troszkę ciężko mi... No dobra, na lajcie. Mogę się nawet bić z dwoma naraz tak naprawdę. Nie ma tu nic. Coś ciekawe. Tu więcej jest niż dwa cieniostwory. Trzy cieniostwory. Dobra, chodź. Nie widzisz mnie? Serio? Są ślepe bestie. O nie, zombie. Zombie się nie da zatruć. No kurde, czemu mi tu czaruje? Co on robi? Kogoś bije? Powietrze. Dobra, to ciekawa sprawa, ale chętnie bym zwiedził tamtą jaskinię. Na szczęście jeszcze jest czas. Siup. No nie, i lagę mi wbił jeszcze, ja pierdzielę. Patrzcie jaki spam, no nie da się. Nie mogę nawet stąd odejść, żeby kurde odbiec jakoś, nic. Takie głupie czasem. Mogę się doładować jeszcze wytrzymałość. No come on, podchodź. I ciach, dobrze. I jeszcze raz, dobra, już tak cię zabiję. Doładujmy teraz tą wytrzymałość. Skąd ten zombie tak przyszedł z daleka? Są tam u góry faktycznie. Nie wiem, tu możliwe, że była jakaś ciężka skrzynia. No ale dobra. I na pewno była w redok, czyli to by były już dwie kolejne. Nie mam teraz tej mapki. Ej, zarąbiście. Wow, jak mi poszło. O kurde. To było coś. Wytrzymałość. Nie wiem, czy te zombie gdzieś tam dokładnie, gdzieś tam mnie skampiły już. A ja chcę jeszcze pokonać tego cieniostwora. A tu jest dwa. Ale to nic. Powinno się udać. Dobra, jeden pokonany. Drugi gdzieś tam szybkimi go... Właśnie, tylko nie trafiam. O, dwa razy dostał, wow. Jeszcze raz. Dostań, jest, dobrze. Cieniostwora nic nie wypada oczywiście. Tamci chyba się mną już przestali interesować. Także tu jest jakiś kufer. Wiecie co, miałem też wam mówić kiedyś tam przy okazji któregoś odcinka, że... A, i tutaj już walczą.
coś tam mnie wkurzyło, nie? Ale stwierdziłem, ciul, zostawię ten temat, także jeżeli ktoś chciałby o to zapytać, to jakby już jest nieaktualne, nie będę tego jednego opowiadał. To było złe po prostu, ale nieważne. Dobra, zombie. No, podchodź. Już tak nie trafiasz i ja wtedy tak, nie? Znowu nie trafiasz i ja wtedy tak, okej. Ty tak samo możesz? Nie, ty najpierw musisz podejść, bo on te potwory jakieś dziwne są. Że on teraz już będzie walczył. Ale... Kurde, więcej dostał rzeczywiście chyba, jak był tak... Co tam stoi? To jest na stówę. Główny kapłan ożywieńców. Okej, okay, będzie zabawa. Powinien sobie z nim poradzić, ale dobra. Wytrzymałość? Nie, wytrzymałość miałem nawet na dobrym poziomie. To trochę zgałganiłem teraz. Zapiszmy. Nie wiem, zatruć go nie zatruję, ale mogę go jakoś z łuku spróbować wywabić? Czy wszystkie będą lecieć? Trochę dostał. Wszystkie idą, ale... Ciebie już troszeczkę... Nie wiem, czy on się nie będzie leczył. Ale dobra, zombie idą. O nie! Dobra, nie zamroził mnie. Jak ktoś mówił, że jak mi przywali z bryły lodu, to mnie nie zamrozi, jeżeli mam dużą odporność na lód. Ale nie wiem, czy to był jego... Okej, okay, chyba nie żyje. No, niestety, nie żyje. Także wczytam. Okej, okay, no to trzeba do tego po prostu jakoś inaczej podejść. W sensie, ten kapłan, musimy go jakoś tam... On sobie idzie powoli, ale musimy tutaj zrobić tak, żeby nie strzelał po prostu. Czyli trzeba się odsuwać i gdzieś tutaj zaraz za winkiel skręcić. Przy okazji jeden zombie będzie miał już pół życia. No Jezu, nie trafiłem, serio. Chyba się przestał interesować sam kapłan. Fajnie, że oni tak wolno chodzą, jestem w stanie. Jaki fajny masz ten, kolce na brzuchu. Dobra, i teraz jestem w stanie już cię zabić w ten sposób. No, co jest? Serio się bronisz przed tym? Kurde. Ja pierniczę. Chodź. No i co mnie tu blokuje, ja pierdzielę. Co za walka. No już by zginął i muszę, kurde, czekać. Strata czasu trochę, ja nie lubię takich rzeczy. Nie spamuj. Szybki będzie? To jest jego wolny atak, ale oczywiście jest... Nie mogę nic zrobić. To jest taki spam. Mówię, no kto to projektował? Jeszcze zombie, nie? Zombie to po prostu mózg wyżarty, nie powinien tutaj ani być szybki, ani nic. Gin. O Boże, dobra. Dwóch zombie mamy w takim razie z głowy. Lecimy po kolejnych. Jeszcze ze dwa przynajmniej są. Nie wiem, jak tego kapłana podejść, żeby po prostu nie mógł czarować, ale widzę, że teraz może byłby dobry... Nie, dobra, on jest z lewej jednak. Czy jest więcej zombie? Czy tylko to i kapłan? Kurde, kapłan troszeczkę tutaj sobie za bardzo podchodzi. Dobra, spoko. Przeżyję. A, z kuli ognia akurat możesz mnie gdzieś tam trafić. Dobra. Dobrze, jak kapłan tu przyjdzie teraz za winkiel, to może będzie chciał walczyć różdżką. Chodź. Nie strzelaj, tylko chodź. Widzisz, że nie masz zasięgu, cepie. Wow! Zapiszę. I może na niego wylecę czy coś. O nie. No co ty robisz? Co on mi tutaj znowu skacze? Dostał kulą i skacze. W sumie realistycznie. Uwaga, Geronimo. O, nie trafił. Dobra, szybkimi. O Boże, ty się bijesz rękami, nie dali ci kostura, to ty mnie zabijesz. Ty jesteś jak mumia mniej więcej. O nie, tam są jeszcze ożywieńce. No i mógłby zginąć i kurde, nie zginął, dobra. Ale muszę się wycofać, jeszcze mnie zatruł. On działa jak mumia mniej więcej. Trochę głupio. Ale dobra, trudno, czyli robimy tak, tak i tak. Podchodzą czy nie bardzo? I zapiszę, bo nieźle poszło. A chociaż jak wczytam, to prawdopodobnie będzie miał kapłan full życia z powrotem. Leczy się, no co za menda. Ty debilu. O nie, i teraz mnie wezmą w dwa ognie. Nie. Ja pierdzielę. Dobra, muszę po prostu tych zombie pokonać i tyle. Ale to jest ciekawa lokacja. Znaczy, myślę, że jako, że to jest zmierzch bogów, to tutaj nagrody nie będzie żadnej. Może w tym kapłanie w sumie coś powinno być. Chociaż być może on jest dodany... Kurde, przestań, no ludzie święci. Stracił mi całą wytrzymałość, w ogóle nie mogę się ruszyć. Idź stąd. Czy w ogóle pojmujecie mój ból?
O nie, tamten już będzie... No, spierdzielaj. Unik. Unik, rzeczywiście. O, jeszcze mi wbił. Super unik. Po prostu w jaskini się nie da wykonywać uników, bo nie wiem, jak ten system jest... Jak bardzo to może być spierdzielone, po prostu. I don't understand. Chodź, tam jeszcze jest jeden, widzę. No, ty szmaciarzu głupi, no jeszcze mi tu wywalił kulę. Teraz muzyka się zczaiła, że walka jest. Co ty się kręcisz? Spokojnie jeszcze. No chodź. I się zablokował o coś w miejscu to zrobił zamiast do przodu, a ten spamuje. Brak słów, to jest moja recenzja tej gry. To jest po prostu mniej niż minus 2 w sensie na minus, nie, że minus 2 jako ocena, że to jest prawie dwuja. Tylko to jest poniżej zera. Na 10. Dobra. Mamy go zabitego. Jeszcze tutaj jeden się kręci, kurde, i będzie mi tutaj męczył. Tamten już mógł zginąć, ale po prostu się bałem, że mnie tak zaspamują ostatecznie, że będzie problem, ale tak to mogę spróbować jeszcze te zombiaki wywabiać. Jezu, co to się tak kręci. To pewnie nie da rady, żeby dostał. Przesunęło się, jak puściłem. Ciekawe. Okej, dostał. Tylko, że pierwszy idzie oczywiście kapłan. Wiecie co, ja mu wywalę z meteorytu i tyle. Powinno go zabić, ale jak nie, to nie wiem. Kurde, w sumie to się potem uleczy. A, meteor. Nie, bo to 220 koszmany. Może fala płomieni by byłaby dobra. Skoro mam go naznaczonego... O nie, Jezus Maria. Wiedziałem, że tak będzie, że on się skapnie od razu szczeli, że po prostu... Nie, że się skapnie, wyciągnie i ja zdążę to puścić, tylko oczywiście mnie strzeli. Ach, dobra, nie będę się tym leczył miksturami, bo się mikstury mogą przydać do innych rzeczy. Ciul z tym. O, idziesz. Dobra, no to chodź tutaj na solo po prostu i tyle. No chodź! Pało głupia. Chodź tu. Ale to jest upierdliwe. I testerzy oczywiście. Mam praktycznie... Prawie najlepszą chyba zbroję w grze. Jeden z lepszych mieczy. Życia trochę nawet. No chodź tu bliżej. Co będziesz tak strzelał z daleka. Dobra. Jeszcze bardziej. Chyba dostał. Ale chodź bliżej. Już uniki jakieś mi zaczął robić, bo nie wiem, nacisnąłem lewy przycisk myszy i lekko... O, jesteś tu. I lekko strzałkę. Tylko on tutaj chyba się blokuje i... Nie wiem, czy mi się uda. Jak ty byś strzelał w ten... No nie, strzelasz we mnie niestety. Myślałem, że będzie strzelał w to. Ła, mana mu się powinna skończyć już. O! Przestań spamować. O nie. No przecież tab wciskałem. Jezu, ta gra jest debilna. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze po prostu. Chodź tu bliżej. Bardzo blisko musisz być. Nie wiem, spróbuję, żeby on tu może zakręcił. Jakoś przyszedł bliżej. Nie! Ach, dobra. Nie wiem, czy jest sens, żeby go tutaj strzelać, ale to zawsze to będzie miał mniej życia, nie? Chociaż ja się boję, że on jak będzie miał bardzo mało, to się będzie chciał leczyć, no i tyle. Dobra, chodź bliżej, będę stał tutaj. Widzę cię. Stanąłeś, dobra, dalej. Idzie. Stanąłeś. No co strzelasz? Chodź tu. Chodź tu bliżej po prostu. No. O, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, jeszcze bliżej. No, tu już chyba będzie dobra. To jest dobry moment, żeby zapisać. I teraz po prostu go próbować już na takim dystansie, bo tu jest sens taki, że przychodzę sobie tu. Ty jesteś teraz za blisko. Kurde. I do muru. Nie trafiaj. No, kręciołek. Dobra. Szybkie. Jakiś tam lewy? Jest. 400. Co z ciebie wypadło? Grupowe uśpienie. No jest to czar, powiedzmy, niezły, ale chyba nie warty świeczki, ale może tutaj coś, może jest ciężka skrzynia po prostu, no ale wiecie, to jest taki niezrównany poziom trudności po prostu tej gry, że niektóre ciężkie skrzynie leżą po prostu tak jak ta, którą braliśmy w... Jeszcze ktoś jest? Jest.
A, jeszcze ich jest tutaj bardzo dużo. Ale dobra, tu są jakieś skrzynie. Koło mostu w Węgardzie na przykład, nie? No bo tam była gdzieś w Gothiku 3. No halo. Nie mogę ani prawa, ani się obronić, ani nic zrobić. Gin. Więc wystarczy włączać chyba tab. I teraz tak, poczekać. On teraz będzie robił jakiś cios, ale nie trafi. Bo ja jeszcze wyciągam broń czy coś. Dobra. Poczekać. No, zrób sobie jakiś... No, teraz mi od razu trafił. Wow, po prostu. Nie ma sposobu na tę grę. Metalowy kufer. Wow, drewniana tarcza. To się chyba losowo w sumie trafiło. Metalowy kufer kolejny. Złamany. Co złamany? No otwieraj to. Trzeba podejść z innej strony. Dobra, jakieś tam przemiany. Okej. Kolejny. No kurde, tutaj nie ma chyba nawet ciężkiej skrzyni w takim razie. Ale dobra, chciałem wyczyścić tę jaskinię tak czy siak, bo... no bo był ten ciekawy mag, nie? No ale w sumie to nie było warte za bardzo, więc... Cóż, dobra, nie chcę mi się tego czyścić dalej, przeczyszczę to poza odcinkiem i powiem wam co było po prostu, bo ten odcinek już trwa naprawdę bardzo długo. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie go. Trzymajcie się i cześć, do następnego, pa pa!